8 stóp w dół czy w górę, czy w bok. A słychać? Słychać coś? Dobra, no to zapisz się tam gdzieś, Dobra, chyba działa. Olga, potem zobacz, czy widać mnie. Dobra, to jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Laptop niżej? Nie, bo muszę widzieć tutaj. Co? No to spróbuj. To spróbuj. Jesteś facetem. Nie widać twojej głowy, a pasa w dół też lekko. To musi być z baterią, bo inaczej wymięknie. No. Teraz tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa na pokazie zdjęć z Japonii. Relacje ze wspinaczki na najwyższy wulkan kwitnącej wiśni, czyli Fuji. Teoretycznie ten pokaz powinniśmy poprowadzić we dwójkę razem z moim chłopakiem Konradem, bo razem prowadzimy od paru lat bloga o podróżach i głównie podróżujemy właśnie do Azji i bardzo chętnie do Japonii. Niestety, biorąc pod uwagę troszkę do okoliczności, że w Warszawie panuje grypa, to niestety jego też dopadło, więc dzisiaj tylko będę pojedynkę, ale mam nadzieję, że uda mi się też opowiedzieć trochę o tym, co on też przeżył i podzielić się naszymi wspólnymi wrażeniami. Kim jesteśmy? Jesteśmy parą ludzi, którzy normalnie pracują, ale właściwie każdą wolną chwilę, każdy taki dzień, który da się jakoś wykroić, staram się poświęcić na podróże. Udało nam się odwiedzić już prawie 40 krajów na świecie. I tak jak wspominałam, najczęściej podróżujemy do Azji. Odwiedziliśmy m.in. Indie, kilka razy Japonię, Chiny, Nepal, Malezję, Singapur. Natomiast w zeszłym roku zaczęliśmy też odkrywać uroki Ameryki Południowej i o tych pięknych miejscach, takich jak Brazylia czy Argentyna, też czasami piszemy na blogu. Właśnie tutaj zdjęcie, na którym razem pozujemy, jest właśnie z krańcy argentyńsko-brazylijskiej. Więc serdecznie Państwa zapraszam na bloga, tam dużo opisujemy o Japonii, dużo o tym, jak samodzielnie zorganizować wyjazd. W Japonii byliśmy już 4 razy, a w poniedziałek wybieram się po raz 5, więc ta przygoda cały czas trwa. A dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o jednym szczególnym miejscu. Po Japonii staraliśmy się podróżować ile tylko się dało. W ogóle takim naszym planem jest, żeby odwiedzić wszystkie 47 prefektur Japonii. Do tej pory udało się odwiedzić 19. W poniedziałek zaliczę 20. Natomiast to, co bardzo nam się podoba w Japonii, to właśnie
cała ta działalność związana z aktywnością tektoniczną, wulkaniczną. I staraliśmy się docierać do takich miejsc, gdzie rzeczywiście można poczuć tą działalność. Czyli odwiedzaliśmy wulkany, odwiedzaliśmy gorące źródła, tak zwane onseny, gejzery. Szukaliśmy tych miejsc po całej Japonii. Także dużą część kraju udało nam się już obejrzeć. Natomiast rzeczą, no tak właśnie zazwyczaj podróżujemy, jeździmy sami, organizujemy wszystko sami, więc też kupę rzeczy musimy wozić na plecach, no bo wygodnie. Japonia jest wspaniałym krajem i pewnie Państwo nieraz już słyszeli szalone Tokio, szalona Japonia i rzeczywiście ta Japonia jest szalona i niesamowita. I ja jestem w ogóle ze przykształcenia inżynierem, więc bardzo doceniam także ten aspekt współczesnej, nowoczesnej architektury betonu i stali, bo takimi rzeczami też się zajmuję trochę w pracy. Natomiast dzisiaj nie będę opowiadać właśnie o tych miejscach. Nie będę też opowiadać o świątyniach, które są wspaniałe i rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Są przepiękne, zwłaszcza te świątynie w Kyoto. Tutaj mamy srebrną świątynię, złoty pawilon i takie ogrody kamienne. Nie będę też Państwu opowiadać o mojej drugiej pasji, którą jest kuchnia. Ja się pasjonuję kuchnią przede wszystkim japońską i tak jak tutaj na zdjęciach mogą Państwo zobaczyć kilka kultowych, że tak powiem, widoków z Osaki, z Jeonsei do Dombori. To dzisiaj o tym będę się bardzo powstrzymywała, żeby nie mówić, ale to też jest dosyć taki wyznacznik, czy to, co powoduje, że jeździmy po Japonii do określonych prefektur, do określonych miejsc, to często właśnie pod kątem spróbowania ich lokalnych przysmaków. Dzisiaj opowiem Państwu o świętej górze Fuji. Góra Fuji to jest taki dosyć bardzo charakterystyczny widok, który właściwie pojawia się na wszystkich pocztówkach, we wszystkich kalendarzach i rzeczywiście ta góra robi wspaniałe wrażenie. Nam się udało wspiąć na sam szczyt i obejrzeć świt z tego szczytu i mam nadzieję, że Państwo będą tak jak my zachwyceni tym, co się działo. Natomiast górę Fuji można zobaczyć tak naprawdę z wielu miejsc Japonii. W Tokio przy dobrej widoczności właściwie z wyższych pięter budynków można zobaczyć ją. Można wspaniale obserwować Tokio chociażby z ratusza, gdzie na 42 piętrze jest takie obserwatorium i tam można w ogóle bez biletów, bez opłaty sobie pojechać. Natomiast wspaniałe widoki góry Fuji są także z trasy pociągu Shinkansen i właśnie to zdjęcie było zrobione gdzieś w połowie drogi między Tokio a Kyoto. Jak Państwo będą się wybierali kiedyś podróż takim pociągiem, to jadąc z Tokio do Kyoto warto siąść po prawej stronie, a wracając po lewej. Wtedy będziemy mieli wspaniały widok. I jeszcze tak gwoli ścisłości chciałam zwrócić uwagę na to, jak będę wymawiała pewne nazwy i japońskie słowa. Ja od kilku lat uczę się japońskiego, więc staram się zawsze troszeczkę jakby popromować prawidłową wymowę. W języku japońskim nie ma takich dźwięków jak szy czy dzi. To, co my się przyczyniliśmy słyszeć, czy na przykład jujitsu albo sushi, to jest wymowa pochodząca od Amerykanów, którzy kiedy okupowali Japonię, no to próbowali zapisać te słowa w taki sposób, jak to było dla nich możliwe, a że nie mają w swoim języku takich zgłosek jak si, dzi, dzi, które u nas są na porządku dziennym, no to próbowali to zapisać w taki sposób, jak to było możliwe. No i na cały świat rozpowszechniła się ta wymowa właśnie angielska, amerykańska. Natomiast prawidłowa wymowa to jest właśnie fuji, czy na przykład jujitsu, albo sushi. I ja się będę tymi słowami posługiwała, bo jestem do nich przyczajona. A druga sprawa to taki też błąd się pojawia w kontekście góry Fuji. Można się spotkać z niewłaściwym użyciem nazwy Fujiyama. I to jest nieprawidłowe czytanie znaku tego ostatniego. Tutaj Państwo widzą taki jakby trójzor, to jest znak na górę. I on ma rzeczywiście czytanie Yama, ale zupełnie w innych okolicznościach. Bo
w tym czytaniu, kiedy dołączamy ten znak do nazwy góry, czy to Fuji, czy inna, to czytamy go jako san. Czyli mamy Fuji-san. I to też jest taka ciekawostka, że san jest to przyrostek, który jest dodawany do imion, do tytułów, do nazwisk i oznacza poniekąd też pan. Czyli Fuji-san można w pewien sposób przetłumaczyć jako pani Fuji, ale de facto to jest po prostu góra Fuji. Jak gdyby ktoś był zainteresowany, co znaczą te dwa pierwsze znaki, to jest pierwszy oznacza bogactwo, a drugi oznacza samuraja. Góra Fuji, tak jak powiedziałam, jest świetnie widoczna z Kyoto, przepraszam, z Tokio, ponieważ jest oddalona zaledwie 100-120 km. I tak naprawdę aby pojechać do Fuji czy do którejś z miasteczek, które ją otaczają, to właśnie najwygodniej jest pojechać z Tokio. Jeżeli ktoś zastanawia się, jak wygląda taka wspinaczka, to ona niewiele się zmieniła od tego, jak to wyglądało jeszcze paręset czy parędziesiąt lat temu. Możemy zobaczyć drzeworyty Yoe Hokusaja i jak popatrzymy na to, jak to faktycznie w tych czasach wygląda, to niewiele się zmieniło. Trochę stroje się zmieniły, ale nawet te kapelusze trochę są podobne. Kult góry Fuji właściwie jeszcze 70 lat temu był taki dosyć aktywny. Japończycy łączą w swoich wierzeniach elementy buddyzmu i shintoizmu, czyli takiej religii, która czci bóstwa, a tymi bóstwami mogą być zarówno ludzie, mogą to być właściwie przodkowie, mogą to być zjawiska pogody, mogą to być elementy natury. I właśnie też bardzo popularny był kult góry Fuji jako bóstwa, czyli kami. Jeżeli bierzemy pod uwagę trasę wspinaczkową, musimy pamiętać, że są cztery szlaki i te szlaki różnią się troszeczkę. Trzy z nich wyruszają z miejscowości, które znajdują się w prefekturze Shizuoka, a czwarty, ten żółty, już jest bliżej Tokio. One się wydają niektóre dłuższe, niektóre bardziej skomplikowane, ale de facto każdy z tych szlaków ma swoje wady i zalety. My zdecydowaliśmy się na wspinaczkę szlakiem Yoshida, czyli tym żółtym. Na to się kilka czynników zebrało, ponieważ kiedy byliśmy w Japonii, przyjechaliśmy do Japonii pod koniec sierpnia i to właściwie jest koniec okresu, tak jakby oficjalnego okresu, kiedy można się wspinać na górę. Jeszcze nie są tegoroczne znane daty, kiedy tak naprawdę oficjalnie termin wspinania się na Fuji jest dostępny, ponieważ te terminy są ogłaszane zawsze 1 lipca. Przywołam dla Państwa zeszłoroczne terminy. I szlak Yoshida, czyli ten żółty, on tak naprawdę zazwyczaj najdłużej jest czynny. Kiedy my przyjechaliśmy do Japonii pod koniec sierpnia, obawialiśmy się, że właśnie niektóre szlaki będą już powoli zamykane. One de facto nie są zagrodzone, czy jakiś dostęp jest utrudniony. Natomiast zamykane są schroniska, które znajdują się po drodze. Demontowane są toalety, zamknięte są też niektóre takie punkty jakby ratunkowe, czyli nie możemy poza tym oficjalnym okresem wspinaczkowym nie możemy za bardzo liczyć na to, że gdyby nam się coś stało, to że jakieś służby ratunkowe będą blisko i nam pomogą, więc to jest jedno z takich przeciwwskazań. Znam osobiście osoby, które nawet tu są obecne dzisiaj na sali, które planują wspinaczkę tuż przed oficjalnym otwarciem, więc ewentualnie mogą Państwo później liczyć na informacje z pierwszej ręki. Natomiast ja osobiście nikogo nie namawiam do tego, żeby poza oficjalnym sezonem wspinaczkowym brał pod uwagę taką podróż, ponieważ już wtedy, kiedy byliśmy dokładnie w weekend na przełomie sierpnia i września,
to średnie temperatury na górze były bardzo niskie. W połowie góry przy wysokości około 3000 metrów było 1000 stopni. Natomiast później wieczorem to spadła temperatura właściwie do zera. Zwłaszcza, że główną taką atrakcją przy spinaniu na Fuji jest oglądanie świtu, czyli chcemy być jeszcze nocą na szczycie, tak żeby poczekać na ten wschód słońca. I to jest dosyć taki moment, kiedy można mocno zmarznąć. Ja osobiście bardzo, bardzo marzłam nawet w ogóle właśnie wtedy, kiedy było około 0 stopni Celsjusza. Na dole w tym momencie w okolicach góry, bo w ciągu dnia od między 35 do prawie że po 40 stopni, więc było bardzo, bardzo gorąco, mimo że to był koniec sierpnia. Dlaczego jeszcze wybraliśmy ten szlak? To są przykładowe jeszcze temperatury, takie jak dzisiaj panują na górze. Dlaczego my wybraliśmy ten szlak? Dlatego, że jego punkt startowy znajdował się najbliżej Tokio i właściwie ten punkt startowy to jest taki najłatwiej występny, najmniej wymaga czasu i energii, żeby tam dotrzeć. Państwo mogą być zdziwieni, że jako punkt startowy wskazałam piątą stację, a nie pierwszą. Te szlaki oryginalnie są dużo dłuższe i zaczynają się jeszcze w kilkadziesiąt kilometrów od góry. I kiedyś rzeczywiście były takie te trasy, które się pokonywało od początku do końca, po 20, 30, 40 kilometrów właściwie takiego spaceru, zanim się dochodziło do już bezpośrednio do takiego ostrego podejścia. W tym momencie właściwie wszystkie takie wyprawy spinaczkowe wyruszają z tak zwanych piątych faz. Niezależnie czy to będzie szlak Yoshida, ten, który my wybraliśmy, czy szlak Gotemba, czy Subarashiri, czy inny, to właśnie wyrusza się z wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, z takich baz, które trochę przypominają Połańcę Wielczańską i po prostu dalej się wyrusza na trasę. Zaraz to Państwu wszystko pokażę. Natomiast jak już zdecydujemy się na którąś trasę, no to dostajemy bardzo szczegółowe wytyczne odnośnie każdego punktu, w którym możemy się zatrzymać. Tych punktów jest dosyć sporo. Wiadomo, w których miejscach można skorzystać ewentualnie z pomocy medycznej, w których miejscach można ewentualnie przenocować. I te informacje są tak naprawdę bardziej potrzebne Japończykom niż nam, ponieważ my jesteśmy osobami, które trochę chodziły po polskich górach, gdzie to parę lat temu, bardziej kiedy na studiach jeszcze byliśmy bardziej aktywni. Natomiast muszę przyznać, że w porównaniu do takich tras właśnie na Zawrat, czy gdzieś na jakiś Kozi Wierch, to wspięcie na Fuji nie jest dużym obciążeniem, nie jest trasą trudną, dlatego polscy turyści świetnie sobie z tym radzą. Natomiast, jak zaraz się Państwo przekonają, japońscy turyści niekoniecznie, ponieważ oni dosyć są nieprzyzwyczajeni do aktywności fizycznej i w związku z tym troszkę bardziej fizycznie cierpią podczas takiej trasy. Mamy trasę opisaną też przez Google. Tak naprawdę sama trasa spinaczkowa zaczyna się w tym miejscu i ta pierwsza część to jest zaznaczony szlak, którym właśnie można sobie przejść na rowerze albo ewentualnie ktoś ma bardzo dużo czasu. Ogólnie jest to trasa od jeziora Kawaguchiko, które jest jednym z tych punktów, w których robi się przepiękne zdjęcia góry Fuji na tle jeziora, na tle kwitnących wiśni. Więc jeżeli Państwo będą w okolicy, to warto też tam zajrzeć. Ogólnie, jeżeli podróżujemy z Tokio, tutaj w te okolice, to zazwyczaj dojeżdżamy autobusem albo pociągiem w okolicy miasta Kawaguchiko. Z tego miasta możemy podjechać lokalnym autobusem, który podjeżdża właśnie do tej piątej bazy. I z niej już wyruszamy na piechotę. I kilka takich kadrów, i niekoniecznie wszyscy turyści są odpowiednio ubrani.
Natomiast muszę przyznać, że część japońskich turystów nigdy nie wyrusza tak naprawdę na szlak, ponieważ oni docierają do miejsca, gdzie jest właśnie ta piąta baza. Tam są przepiękne hotele, przepiękne restauracje, tarasy, w których można siedzieć i poczuć trochę tą górską atmosferę. I nie wszyscy Japończycy odważają się na to, żeby wyruszyć już faktycznie na tą trasę. Aczkolwiek, jeżeli się zapyta, czy byli na Fuji, to tak, to już tą wizytę w piątej bazie uważają, że tak, byli na Fuji, można się tym pochwalić i to jest dosyć istotne osiągnięcie w japońskim świecie. My do Kawaguchiko podjechaliśmy samochodem ze znajomymi, bali się, żeby nas zawieźć. I w ogóle to była taka śmieszna historia, to są moi znajomi z pracy i my się z nimi umawialiśmy właśnie, że idziemy na to Fuji i tak, wszystko świetnie. Pomogli nam nawet zarezerwować nocleg na schronisku na ósmej bazie, żeby tuż przed świtem się jeszcze trochę przespać. Natomiast im bliżej było tego naszego wyjazdu, tak zaczynałam czuć właśnie w tych rozmowach, w korespondencji mailowej, że on chyba coś niekonieczny. No i okazało się, że oni jednak stwierdzili, że są zacięcy, się poddają, natomiast z przyjemnością z nami pojadą właśnie do tej piątej bazy. Tak wygląda właśnie to miejsce, z którego wyrusza się pieszą wędrówką. Ten czerwony pan w czerwonej koszulce to jest właśnie mój drugi twórca bloga i tych relacji i zdjęć. Bardzo wiele zdjęć będzie jego autorstwa. To, co zobaczyliśmy, nas trochę zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się bardziej jakiejś takiej wiejskiej chatki, czegoś może takiego skromnego, bardziej naturalnego. Natomiast oczywiście ten punkt startowy to jest bardzo atrakcyjne miejsce, także żeby po prostu spędzić tam czas. Jest mnóstwo atrakcji. I trochę nas to przestraszyło. Natomiast już te widoki, które pierwsze się pokazywały, jak się spojrzało gdzieś w prawo, w lewo, to rzeczywiście nas bardzo kusiły i zachęcały i widzieliśmy, że tam obok już jest ta prawdziwa natura. I tak jak powiedziałam, kult góry Fuji był dosyć silny i mimo wszystko dalej jest ona czczona jako bóstwo. I tak naprawdę, żeby wyruszyć na ten szlak, żeby zbliżyć się do samej majestatycznej góry Fuji, należy przekroczyć granice pomiędzy światem ludzkim, światem takim rzeczywistym i wkroczyć do krainy bóstw. I właśnie przez tak zwane bramy Torii przechodzi się tą granicę pomiędzy tym, co materialne i zwykłe do tego świata właśnie duchów i bóstw. Pierwsza część trasy była dosyć prosta, ponieważ właściwie idzie się taką ścieżką na tym samym poziomie. Obkrąża się kawałek góry do takiej części wschodniej. I właśnie to drugi powód, dlaczego wybraliśmy ten, a nie inny szlak, to było to dlatego, że bardzo duża część tego szlaku jest po wschodniej stronie i w naszym przekonaniu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że podejście będzie tak proste dla nas, to baliśmy się, że na przykład może się stać sytuacja, że nie zdążymy na ten świt. Więc chcieliśmy być po wschodniej stronie, żeby chociażby ze zbocza góry zobaczyć ten wschód słońca, a nie być na przykład zupełnie po drugiej stronie w cieniu góry. I ta część wyprawy była dosyć przyjemna. Mieliśmy przepiękne widoki na jezioro. Tutaj można po lewej stronie zobaczyć fragment tego jeziora. Dosyć przyjemna była ta trasa, taki lekki spacerek. Natomiast na tym odcinku, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to może sobie też wynająć bryczkę. I bardzo wielu Japończyków, podobnie jak niektórzy Polacy właśnie z Łysej Polany, czy gdzieś tam z Palenicy, podjeżdżają sobie do morskiego bryczkami, to Japończycy też bardzo chętnie korzystają z tej pomocy. To, że jest się w Japonii, niestety niesie ze sobą pewne trudności, ponieważ większość rzeczy opisana jest po japońsku, w znakach kanji, ewentualnie jeszcze zapisują takim łatwiejszym sylabariuszem do zapisu fonetycznego. Natomiast
tutaj, ponieważ jest to miejsce dosyć turystyczne, no to znajdowaliśmy też opisy w języku angielskim, więc nie było z tym problemu. Natomiast wszędzie nas uczono, że trzeba się trzymać żółtego szlaku, bo możemy się przecież na tej górze zgubić. To trochę się absurdalne wydaje, bo nie są to Tatry, gdzie jeden skręt w prawo czy w lewo poprowadzi nas do innej doliny lub na inny szczyt. Mamy jedną górę i wiadomo, że trzeba iść po prostu przed siebie albo w górę. Ale mimo wszystko bardzo dbali tutaj ci, którzy się zajmują górą, o to, żebyśmy się nie pomylili, na pewno trafili na szczyt. No i zaczęło się to podejście bardziej zdrowe i powiem szczerze, że to był moment, w którym nie zwątpiliśmy i nie zawróciliśmy z powrotem, ponieważ o ile byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w Tokio jest tłoczno, że w metrze, w pociągach jest niesamowity tłum, to nie byliśmy przygotowani na to, co zobaczyliśmy na samym początku. Konrad też w ogóle stwierdził, nie, zawracamy, nie będziemy stali w kolejce. Na szczęście Japończycy są bardzo karni, oni faktycznie chodzą tymi statkami i grupkami, więc jak kierownik wycieczki zarządzał postój, to rzeczywiście oni się zatrzymywali, my sobie po prostu szliśmy dalej i wyprzedzaliśmy. Więc potem się już zrobiło trochę spokojniej. Tą wycieczkę, którą przed chwilą mieliśmy na zdjęciu, zostawiliśmy gdzieś tam na dole, a sami znacznie ich wyprzedziliśmy. Dlaczego uważam, że podejście na fuzję jest łatwe? Ponieważ bardzo duża część szlaku jest tak naprawdę dostosowana pod turystów i fragmenty są dosyć mocno wyrównane, a momentami nawet możemy zobaczyć wybetonowane schody. To, co Państwo widzą, to jest właśnie lokalny beton, który jest zrobiony po prostu z cementu i z tych tufów wulkanicznych czerwonych, więc to akurat tak ładnie się wpisuje w krajobraz. Natomiast są takie momenty, gdy się po prostu idzie zygzakiem w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Ale trzeba pamiętać, że w zasadzie w ciągu kilku godzin wykonujemy wysokość kilkuset metrów i jakoś to trzeba było obejść. My sobie radziliśmy z tym świetnie, natomiast część Japończyków rzeczywiście miała problemy z oddychaniem. Widać było, że zaczynają cierpieć na chorobę wysokościową. To też pewnie się łączy z tym, że mają trochę mniejszą objętość płuc, a przede wszystkim z tym, że przyzwyczajeni są do siedzącego trybu życia i właściwie nawet każde 100 metrów, jeżeli jest możliwe, to wolą podjechać metrem niż przejść na piechotę, co też dla nas było zaskoczeniem, bo my zazwyczaj lubimy chodzić po miastach i oglądać je z poziomu terenu, a nie podziemia. I dodatkowo te obetonowane fragmenty to też są takie zabezpieczenia przed lawiną. Mogą się Państwo spotkać z taką informacją, że na przykład szlak jest zamknięty, bo jest zagrożenie, że się obsunie ziemia z uwagi na deszcze. Czas, tak naprawdę lipiec, sierpień, wrzesień to jest czas monsunu i wtedy dosyć intensywne opady się zdarzają. Właściwie to pada codziennie. Są to krótkie, ulewne deszcze i za chwilę się robi ciepło, więc jak się podróżuje, właściwie to nie robi to specjalnie jakiegoś kłopotu. Natomiast rzeczywiście może to powodować, że na szlaku się robi dosyć niebezpiecznie. Natomiast my z tych zapór korzystaliśmy też w ten sposób, że po prostu chowaliśmy się w cieniu. Tak jak powiedziałam, na dole było 30 parę stopni. Tutaj w tej części, czyli mniej więcej na wysokości jeszcze 2600 metrów, było jeszcze cały czas cieplutko i gorąco. Zresztą widać to po naszych strojach. Mamy zapakowane kurtki i różne takie polary, ale nie było potrzeby z nich korzystać. Także dużą część szlaku pokonaliśmy w sandałach trekowych, ponieważ nie było właściwie takiej potrzeby, żebyśmy zmieniali buty na zakryte, które zresztą mieliśmy ze sobą. Bardzo, bardzo wygodnie się wchodziło. No i właśnie tutaj zaczyna się taka sytuacja, że wchodzimy w tą strefę chmur i to są właściwie ostatnie momenty, kiedy można oglądać piękne widoki, bo od tego momentu to już nie będzie niewiele widać. I tak jak było pokazane na tym planie wspinaczki, poszczególne etapy pokonuje się tak naprawdę od schroniska do schroniska.
od jakiegoś tam punktu, w którym można zanocować, do kolejnego punktu. Te miejsca noclegowe są dosyć skromne, aczkolwiek wiele ludzi z nich korzysta, ponieważ jednak ten moment, aby spędzić późną część wieczoru i noc w oczekiwaniu na świt, robi się dosyć nieprzyjemny. Tak więc bardzo dużo ludzi korzysta z tych noclegów lub zwyczajnie zatrzymuje się, żeby odpocząć, napić się herbaty. Wiadomo, że Japończycy herbatę lubią pić. I zdarzało się, że widzieliśmy, że w swoim ekwipunku niektórzy mieli budżury gazowe, garnki i czajniki, żeby móc sobie co jakiś czas zagotować zieloną herbatę. Więc całe obozowisko rozbijali momentami. Tak wyglądają te bazy z bliska. To właściwie są malutkie domki, które są przytulone lub częściowo właściwie wbudowane, wcięte w górę. I właściwie w każdym z tych miejsc można sobie przycupnąć i troszkę odpocząć. Japończycy zatrzymywali się w każdym tym miejscu i tak naprawdę zdarzało się też, że robili odpoczynki na takich zakrętach tego zygzaka. Czyli po drodze wymienialiśmy bardzo, bardzo wiele ludzi. Właściwie przytaliśmy wszystkich napotkanych ludzi. Był taki moment, że trochę się zmęczyliśmy, bo to już robiło się wysoko, aczkolwiek ta mina to jest trochę jednak przesadzona. Chociaż ja troszkę sobie zrobiłam krzywdę, bo stwierdziłam, że biorę wszystkie moje obiektywy i aparat ze sobą i dźwigałam 7 kg sprzętu fotograficznego na sobie. Konrad wziął tylko jeden obiektyw, więc niech nie narzeka, tak jak tutaj trochę narzekał. Natomiast przyszedł w końcu taki moment, że nie dało się za bardzo wyprzedzić tych naszych współtowarzyszy podróży. I były chwile, kiedy zwyczajnie musieliśmy poczekać na swoją kolej, żeby móc w kolejce jakimś tam fragmentem szlaku podejść. Tutaj właściwie pojawia się taki kłopot z Japończykami, ponieważ oni do tej wyprawy podchodzą bardzo, bardzo ambicjonalnie. Mają w sumie takie powiedzenie, że kto wszedł na górę Fuji, kto zdobył górę Fuji, jest wielkim człowiekiem. Chociaż druga część tego przysłowia brzmi, że kto dwa razy wszedł na górę Fuji, ten jest głupcem, bo już ten jeden wysiłek raz w życiu wystarczy. Ja kiedyś podobną wersję powiedzenia słyszałam od naszych górali, że na Giełą to oni tylko raz w życiu wejdą, a niektórzy to byli wtedy, kiedy stawiali krzyż i drugi raz to nie ma w ogóle sensu, bo kto głupi tam wchodzi drugi raz. Więc trochę takich podobnych prawd. Natomiast oni podchodzą bardzo, bardzo ambicjonalnie i często do tej wyprawy przygotowują się pół roku albo nawet rok. Na górze spotkaliśmy Polaka, który przyjechał na Fuji razem z pracowniczą wycieczką. To miał być taki wyjazd integracyjny, ponieważ pewnie Państwo wiedzą, jednostka, jak człowiek jako jednostka jest znacznie mniej poważany czy doceniany w porównaniu do kolektywu, więc jeżeli coś się dzieje, to trzeba to robić razem. Takie wejście na Fuji ma, wiadomo, dodatkowo cementować też ten cały duch pracy korporacji i bardzo często takie wyjścia są organizowane w pracach, przy czym rzeczywiście przygotowują się do takiego wyjazdu co najmniej na rok wcześniej. Ten pan opowiadał nam, że w pracy uruchomiono specjalny newsletter, w którym wysyłano co tydzień lub co dwa tygodnie informacje, jak się przygotować, jakie wszyscy powinni mieć buty, jakie wszyscy powinni mieć spodnie, jakie wszyscy powinni mieć ciepłe majtki, jakie rzeczy powinni mieć ze sobą, że takie rękawiczki, taki aparat tlenowy, taką butelę gazową, takie okulary. I to wszystko Japończycy karnie wypełniali, szli do sklepu, kupowali. Zresztą byliśmy w takim sklepie sportowym, bo ja w samolocie zapomniałam śpiwór i musiałam sobie go kupić. Był nam potrzebny akurat nie na Fuji, ale później na dalszą część wyprawy. Więc widzieliśmy całe takie stoliska z tymi wszystkimi rzeczami, które ci ludzie mają ze sobą. I ten strój Japończyka jest dosyć skomplikowany. Chciałam przejść troszeczkę dalej. O. Można zobaczyć, że pomimo tego, że to jest dosyć upraszczone,
normalny dzień i jeszcze absolutnie nie zrobiło się zimno, bo jest cały czas około 30, może 25 stopni, to ci Japończycy mają na sobie naprawdę bardzo wiele rzeczy i taki standardowy strój obejmuje bardzo wiele elementów. Teraz Państwu to chciałam to pokazać. Może na przykładzie, każdy powinien mieć na sobie odpowiednie buty, przy czym te buty, oni nie są przyczyni do butów za kostki, więc często tych butów w ogóle nie wiążą i widzieliśmy takie przypadki, że ludzie po prostu mieli rozwiązane buty i tak naprawdę one utrudniały im ten spacer. Każdy powinien mieć grube skarpety, pod spodem getry, na to spodnie, na to koszulka, na to polar. Obowiązkowy ręcznik, który jest takim atrybutem Japończyka właściwie w każdym miejscu. Oni tak samo jak my cierpią od wyższych temperatur i się bardzo pocą, więc czy w metrze, czy w innych okolicznościach można spotkać ludzi, którzy noszą ręczniki na szyi. To nie znaczy, że byli w saunie, tylko po prostu tak co chwilę się przecierają. Bardzo potrzebne w ich przekonaniu są też rękawiczki, jakaś bluzka termiczna, na to koszulka, na to polar. Niektórzy ten polar mieli ze sobą od początku, na to jeszcze kurtkę z Gore-Texu. Dodatkowo właśnie powinien być kapelusz, taki ściągnięty na szyję, żeby wiatr nie zerwał, chociaż na Fujinie tam specjalnie nic nie wieje. I oni w tych 25-30 stopniach już mniej więcej na tej wysokości mieli to wszystko na sobie. Ja się naprawdę nie dziwię, że oni tak w żółwim tempem powoli wchodzili, bo gdybym miała tyle pas na sobie, to też chyba też nie miałabym siły. Tak mniej więcej to wygląda. Wszyscy starają się właściwie zachowywać w identyczny sposób i właśnie tutaj pani w całym komplecie tego stroju. I drugą taką rzeczą, która dosyć utrudnia im ten spacer, to są kijki. Część ludzi ma takie nowoczesne kijki do trekkingu, ale niekoniecznie mają z nich korzystać. Natomiast część ludzi nosi drewniane kije, na których teoretycznie powinni zbierać wypalone pieczątki z poszczególnych świątyń czy takich celów pielgrzymek, różnych takich klasztorów. To powinien być taki kij pielgrzyma. Natomiast często widywałam właśnie ludzi, którzy mieli czysty ten kij albo tylko z jedną pieczątką, ponieważ był taki w ich przekonaniu zwyczaj, że ten kij się powinno ze sobą brać i oni po prostu sobie ze sobą ten kij nosili. Przyszedł taki moment właśnie, że około 3000 metrów rzeczywiście oni wymiękali i mieli problemy z oddychaniem. Zupełnie nie mieliśmy żadnych problemów, żadnych takich zawrotów głowy, czuliśmy się tak naprawdę świetnie i troszkę nam szkoda było tych Japończyków, którzy naprawdę momentami widać było, że cierpieli. I faktycznie dla nich to musi być ogromny wysiłek, bo są zupełnie nieprzyzwyczajeni do sportu, mimo że teoretycznie w wielu szkołach, w wielu pracach jest przymusowa gimnastyka rano. Jak sobie obserwowaliśmy tych ludzi, to stwierdziliśmy, że zaobserwowaliśmy pewne trendy, jeżeli chodzi o ubiór. I właśnie może to być taki Japończyk, który się wspina ubrany we wszystko, tylko co zakupił i ze sobą ma. Są też tacy bardziej już nastawieni już na sportowo, więc z niektórych takich elementów obciążających rezygnują. Jeszcze tak żartobliwie nazwaliśmy jednego pana spodzinista z Gaijiniały. Gaijin to jest takie trochę pogardliwe, chociaż nie do końca określenie na obcokrajowca. Właściwie jest to skrót od słowa gaikoku, czyli człowiek z obcej ziemi. I gaijin to jest po prostu obcy człowiek. I takim terminem określają wszystkich niejapończyków, czyli nie tylko białych turystów, nie tylko czarnych turystów, ale też Koreańczyków czy Chińczyków. To wszystko dla Japończyków są gaijini. I oni są niestety troszeczkę nacjonalistami. O ile bardzo chętnie witają turystów, to już niekoniecznie akceptują to wszystko, co ci turyści ze sobą niosą. I często właśnie tak można się spotkać, że to określenie gaijin jest troszeczkę pejoratywne. Więc my nie uważamy go za pejoratywne, uważamy go po prostu za określenie turysty z zachodu zazwyczaj. I jeżeli są jakieś takie oznaki, że ktoś troszeczkę ma takie naleciałości z zachodu, to właśnie mówimy, że jest trochę zgaijiniały.
A futinista kolarny to może bez kurtki, ale za to koniecznie w tych 25 stopniach w celi w polarze musi być. Mi się wydaje, że to też trochę dla nich jest taka otoczka, żeby poczuli się, że ta wyprawa naprawdę jest szczególna, żeby dodać jej takiej wyjątkowości. A to jest właśnie jeden z przystanków. Ja trochę podsłuchiwałam, co oni mówią po japońsku, więc były wydawane komendy, teraz siadamy, teraz jemy kanapkę, pijemy herbatę, idziemy siku. I właściwie wszyscy po kolei wykonywali te polecenia, te panów dwóch czy trzech, którzy byli specjalistami, byli ich sensejami w tym momencie i tak naprawdę w przekonaniu grupy najlepiej się znali, wiedzieli, co dla nich najlepsze. To poniekąd tak trochę charakteryzuje to, jak Japończycy w ogóle funkcjonują. Natomiast jak Państwo się rozejrzą już po widokach, to okazuje się, że jesteśmy od pewnego czasu całkowicie w chmurach i właściwie trudno jest zobaczyć coś więcej. Widzimy tylko krótki odcinek drogi przed sobą, krótki odcinek drogi za sobą, ale jest niesamowicie. No tak mniej więcej już to wyglądało. To, co jest tutaj niesamowitego, to to, że ta mapa wcale nie jest tylko w kolorze czerwieni, bo jest i żółta, i czarna, i brązowa, i naprawdę fantastycznie to wszystko wygląda. Tutaj mamy taki kolejny fragmencik z takimi budyneczkami, które można podciągnąć pod schroniska. Ja powiem szczerze, że jak wybieraliśmy się do Japonii, to miałam taki ambitny plan właśnie, żeby sobie wcześniej zarejestrować trzy noclegi. Dwa pierwsze noclegi prosto po przylocie. Udało nam się znaleźć wszystko o czterech, ponieważ często tak podróżujemy. I także w Japonii jest to możliwe, chociaż ani troszeczkę bardziej nie ufisu. No i trzeci nocleg to był właśnie tutaj. To był nocleg na Fuji. Dokonywałam wyboru miejsca, w którym się zatrzymamy, czyli której bazy, którego schroniska, po przeczytaniu wielu, wielu wypowiedzi i wielu dyskusji na forum couchsurfingowym, gdzie był taki wątek dyskusyjny właśnie poświęcony wyprawie i wspinaczce na Fuji. I tam też właśnie się dowiedziałam, że takim dosyć wygodnym miejscem na odpoczynek i na to krótkie spanie będzie na okolicy 8 albo starej 8, czyli nazywanej teraz 8,5 tych wyższych baz. To są już bazy na wysokości 3400 metrów. I to jest moment, w którym wszyscy mówią, że jeżeli ktoś nie jest przyczajony właśnie do spinaczki, to jest dobre miejsce, żeby kilka godzin się przespać, bo wtedy organizm się przyzwyczaja jeszcze do tej wyższej wysokości. I właściwie, że taka klimatyzacja, no to jest bardzo, bardzo wskazana i dzięki temu właściwie bez problemów można później tam na górze sobie funkcjonować. No i tych rad się posłuchałam. Jeżeli chodzi o te schroniska, to niestety jest tak, że bardzo, bardzo, bardzo niewiele tych pracowników tych schronisk, czy w ogóle całej obsługi mówi po angielsku. I też dosyć kłopot był z tym, żeby zarezerwować sobie nocleg, bo chociaż mieli stronę internetową, to wszystko było tam po japońsku. Ja z moją znajomością japońskiego wtedy taką bardzo, bardzo mizerną, udało mi się rozszyfrować, że na pewno nie przyjmują płatności kartą, chociaż to akurat mnie nie zdziwiło, i że sprawdziłem, jakie tam ceny są i co obejmuje taki nocleg. Więc był to nasz najdroższy nocleg chyba w życiu, bo kosztował 8 tysięcy jenów od osoby. Jeszcze w czasie, kiedy my byliśmy, jen stał dużo drożej, teraz stoi około 3,50. Natomiast wtedy, kiedy byliśmy na Fuji, 100 jenów kosztowało 4,20, więc to dosyć kosztowna była sprawa. Natomiast absolutnie nie żałuję, bo z perspektywy właśnie tych temperatur i tego, co tam się dzieje i poziomu zmęczenia, kiedy już w końcu się tam wspięliśmy na górę, to stwierdziliśmy, że to była dobra decyzja. Te schroniska są dosyć skromne, ponieważ na ogół są to malutkie pokoiki i zaraz Państwu pokażę, jak w ogóle wygląda spanie.
I nie wszyscy się decydują na ten nocleg, aczkolwiek jeżeli Państwo mieli taką możliwość, to zdecydowanie polecam. I właściwie dochodzi się do takiego przyczółku, cóż, jakieś takie ostatnie schodki. I właściwie mały balkonik przynależy do danego schroniska. To jest właśnie to miejsce, w którym my nocowaliśmy, na wysokości 2400 metrów. Schronisko to Moekan. Tutaj w tym miejscu właściwie były dwa schroniska. Jedno, to w którym się trzymaliśmy, to Moekan, a po drugiej stronie znajdowało się schronisko, któremu patronom, to schronisko właściwie miało wywieszoną flagę Tybetu i tam też kilku Tybetańczyków pracowało, czyli taki trochę oderwany od rzeczywistości jakaś taka manifestacja. Tak wygląda wnętrze tego schroniska, czyli mimo, że jesteśmy na dosyć wysokiej, dosyć wysoko, to nie odchodzą od tych swoich, zwyczajów. Mamy maty tatami na podłodze. Nie wolno tam wejść w butach, trzeba chodzić w skarpetkach, mimo że dosyć zimno było. I nawet tutaj obsługa bardzo, bardzo tak elegancko i z zasadami przyjmowała gości. Słowanie mówili po angielsku, natomiast jak mnie zobaczyli i zajrzałam, to od razu wiedzieli, że przyszła Joanna Sam, więc te pierwsze formalności mieliśmy ze sobą. I przywitali nas obiadem. Obiad składał się z mięska, ryżu, ryż właściwie w Japonii, tylko z tego dania jest podany, i z takiego japońskiej wersji curry. I powiem szczerze, że był to dla nas bardzo smaczny posiłek po tym całym spacerze na tej wysokości. I postanowiliśmy sobie też zaserwować piwko. To było chyba najdroższe piwko w naszym życiu, bo kosztowało około 45 zł za puszkę. Ale stwierdziliśmy, że już tak w tych okolicznościach sobie możemy na ten wyczyn, na tę ekstrawagancję pozwolić. Stopni wtedy około godziny 17 było 10, czyli dla nas zdecydowanie mocniej było to odczuwalne, bo byliśmy przyczynieni do tego, że są ogromne upały. Nawet w nocy w Tokio było około 27-28 stopni, więc nam wydawało się wtedy, że jest bardzo zimno. Natomiast chmury mieliśmy wyśmienite i czuliśmy się fantastycznie, że jesteśmy tam wysoko nad chmurami i że tutaj dotarliśmy i że za parę godzin będziemy jeszcze tam na górze. Ale już byliśmy trochę zmarznięci. Tak mniej więcej cały ten nasz zakątek, to właściwie było parę metrów kwadratowych tego tarasu przy tym schronisku, dwie ławeczki. Było napisane, że można sobie usiąść na ławeczce, nawet jeśli nie jest gościem schroniska. Można było też skorzystać z toalety. Za toaletę płaci się około 100-200 jenów. Nawet tutaj wmontowane są specjalne bramki, że przychodzi jak przez metro, wrzuca się pieniążek i dopiero wtedy można skorzystać, więc wszystko jest bardzo uporządkowane. I tutaj po drugiej stronie to jest właśnie to schronisko, które tak jakby manifestowało, solidaryzowało się z Nepalem. A to już jest droga, którą dalej się wyrusza na szczyt. My planowaliśmy wyruszyć tą drogą o godzinie 3 w nocy. Jeżeli chodzi o spalnię, to mniej więcej tak to wygląda. Ta cała budka podzielona jest na takie drewniane komórki, trochę takie łóżka piętrowe. I w każdej komórce śpi około 5-7 osób. My zostaliśmy zakwaterowani razem z 5-osobową rodziną, małżeństwo z trójką małych dzieci. I zasłaniało się zasłonkę i właściwie to tak się spało w takiej dziupli. Trochę to było trudne, żeby zmusić się o godzinie 18-19, żeby zasnąć, ale biorąc pod uwagę, że mieliśmy wstawać o 3 nad ranem, to jakoś się udało. Natomiast co jest dosyć wygodne, no to nie trzeba swoich śpiworów tutaj przynosić. Oni wszystko czyściutkie śpiwory wydają i wymieniają pościeli. Można spokojnie skorzystać z ich rzeczy. I o ile w każdym innym kraju miałbym opory, żeby tak korzystać z jakiegoś tam śpiworu, to
od wielu podróżowania do Japonii wiem, że im można zaufać, iż naprawdę jest to wszystko sterylne. No chyba, że tam, wiadomo, ten pan na nogi mógł być w skarpetkach, ale... I wyruszamy o 3 w nocy. To był chyba najcięższy etap tej wycieczki, ponieważ ja tutaj zrobiłam zdjęcie z lampą, natomiast chodzi się w totalnych ciemnościach i koniecznie trzeba ze sobą wziąć latarkę i jakąś najlepiej czołówkę. Jak Państwo widzą, otóż postanowiliśmy przebrać się w nasze zakryte buty, ponieważ nasza wizyta w Japonii trwała 4 tygodnie. Nie chcieliśmy ze sobą nosić ciężkich trekkingowych butów w plecaku przez cały wyjazd, zwłaszcza, że to był nasz trzeci dzień, trzecia noc w Japonii, więc całą resztę wyjazdu musielibyśmy nosić złote rzeczy. Postawiliśmy na trochę niekonwencjonalne buty, takie trochę skarpety, wiecie, walczaste z podeszwą wibram, ale nawet tutaj to się wszystko dosyć dobrze sprawiało i pomimo tych kamieni świetnie nam się wchodziło. Zresztą w Japonii widzieliśmy bardzo dużo ludzi, chodzi też w tych butach. Nawet jak kupiliśmy w Polsce, to było wtedy trochę takie, trochę dziwaczne, ale dało radę. Jeżeli się uda, to chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądała mniej więcej wtedy, już nie mam tego filmiku prezentacji, ale mam nadzieję, że się uruchomi. Tyle widzieliśmy, jak chodziliśmy nam po górze. Tyle widzieliśmy. To takie migrujące światełka, to jest kolejka Japończyków, każdy z czołówką i latarką, który połączony sznurkiem z kolegą tak naprawdę wchodzi tam po ciemku. Niektórzy jeszcze mieli ogrzewacze, bo już mieliśmy na bok. I to w takiej atmosferze się wchodziło. I to była ta trudność, bo kolejny raz musieliśmy tak naprawdę czekać na to, że gdzieś na zakręcie będzie to miejsce, żeby postawić krok dalej, bo naprawdę oni się posuwali bardzo żywym tempie. Ile było temperatury? Tam już pod koniec było około 1-2 stopni, na samej górze było 0 stopni. To był ostatni dzień, chyba 31 sierpnia. Jak już weszliśmy na tą górę, to okazało się, że na górze jest kolejne obozowisko, chyba 3 czy 4 takie wielkie restauracje, jakieś takie zajazdy, plus obozowisko Japończyków, którzy właśnie gotowali zieloną herbatę na wodach gazowych. Nawet chyba tam jakieś jedzonko przygotowywali, oni są pod tym względem niesamowici. Natomiast my stwierdziliśmy, że nie mamy ochoty uczestniczyć jakby w całym kierwaszu i takim trochę bardzo głośnym, rozrywkowym klimacie. I postanowiliśmy, że pójdziemy trochę dalej, tam gdzie jeszcze było ciemno, szukać dobrej miejscówki do obserwacji zaćmienia słońca. Nie mieliśmy ze sobą prawdziwego kompasu, mieliśmy tylko kompas w komórce. Natomiast mieliśmy takie fajne oprogramowanie, z którego nieraz już korzystaliśmy, czyli program Stellarium. I ten program pozwala dokonywać obserwacji nieba na podstawie pozycji GPS i w ogóle dostroja się jakby do tych gwiazdozbiorów, które obserwujemy. I pozwala to z dużą dokładnością jakby rozpoznać gwiazdy, pozycje i nawet pozwala on zasymulować wygląd nieba, jakby widok, na który patrzymy, potrafi zasymulować, co tam się będzie działo. Udało nam się znaleźć dokładnie kierunek na wschód i patrzyliśmy, co będziemy widać, o której godzinie dokładnie pojawi się słońce, jak ono będzie położone w pozycji do tych gwiazd porannych, do Wenus i do innych gwiazdozbiorów. My się troszeczkę pasjonujemy bardzo partyzancko i absolutnie nie mam wykształcenia w tym kierunku, chociaż oboje mamy wykształcenie techniczne, jednak nie znamy się za bardzo na astronomii. Natomiast tak prywatnie pasjonujemy się troszeczkę astronomią, zwłaszcza astrofotografią i jeździliśmy trochę po świecie, żeby oglądać pełne zaćmienia słońca. Dlatego też byliśmy z tym oprogramowaniem już obeznani, ale jest ono dosyć proste w obsłudze i na pewno przydaje się w kilku sytuacjach.
na przykład jak się gdzieś leży, gdzieś pod równikiem i patrzy w niebo i to niebo wygląda zupełnie inaczej niż u nas, nie ma gwiazdy polarnej, tylko są jakieś dziwne krzyże południa, no to warto czasami sobie na taką ściągawkę popatrzeć. Natomiast nam osobiście bardzo to pomogło, żeby znaleźć dobre miejsce, żeby ustawić statywy takie prowizoryczne i żeby próbować robić zdjęcia wschodu słońca. Tak mniej więcej wyglądała sytuacja tuż przed świtem. Siedzieliśmy właściwie na skraju takiego zbocza i dopiero rano zorientowałam się, że gdybyśmy tak naprawdę zrobili 2-3 kroki dalej do przodu, to byśmy chyba spadli, bo byliśmy na takiej skarpie. W dole jeszcze było widać, to są zdjęcia na długim czasie robione, w dole jeszcze było widać takie, pierwsze budzące się do życia światła miasta, było około godziny 5 nad ranem. I dopiero jak się zrobiło jasno, my właściwie na tej górze byliśmy pierwsi, my i jeszcze taki jeden pan Japończyk. Natomiast w czasie około godziny, kiedy czekaliśmy na świt, coraz kolejni ludzie po cichutku przychodzili i dopiero nad ranem żeśmy zobaczyli, że tyle tych ludzi tam się zebrało i że wszyscy niemal w absolutnej ciszy czekają na ten wschód słońca. I to jest piękne, że oni jednak bardzo tak w spokoju i takiej kontemplacji podchodzili do tego wschodu i czekali sobie cichutko na niego. Dla mnie ten moment był magiczny, ponieważ wiem, że to nie są jeszcze wysokości 4000 metrów, to nie są wysokości, na których latają samoloty, bo one latają dwa razy wyżej mniej więcej, ale miałam takie wrażenie, że właśnie jak czasami się leci samolotem rankiem i widać ten wschód słońca, to człowiek tak sobie myśli, kurczę, ciekawy by było, jakbym teraz był za tą szybą. I ten moment oczekiwania właśnie na świt i już później to było dla mnie takie, o kurczę, jestem jakby na zewnątrz samolotu i da się tutaj nawet oddychać jeszcze. No to te nasze budki. Ja już trochę przyznam, że marzłam wtedy. Bo też miałam kurtkę, miałam polar, byłam owinięta dodatkowo alumatą, ale w okolicy 0 stopni dla mnie to było dosyć już takie hardkorowe doznanie, bo jestem osobą, która lubi gorące klimaty i upały mi absolutnie nie przeszkadzają, natomiast niskie temperatury to dla mnie jest dosyć już duże wyzwanie. I widoki niesamowite, po prostu nad tymi chmurami wysoko, już piękne. A to właśnie widać Marsa. Wszyscy z zapartym tchem czekali właśnie na ten moment. Wspaniało. Właściwie wybraliśmy bardzo, zupełnie tak niby się szwendając z tą komórką, z tym kompasem tam na górze, na komórce, trochę przypadkowo, ale naprawdę wybraliśmy sobie wspaniałe miejsce tuż koło bramy Torii, w którą Japończycy na szczęście wbijają monetki. I ten pierwszy moment. Troszkę kolory są odrobinkę tutaj przypłowane na tym rzutniku, ale i tak mam nadzieję, że widzą Państwo, że fantastyczne to było. I tak właśnie się okazało, że jak już ten świt nastał, to cała masa, setki ludzi siedziały na tych tutaj wschodnich częściach góry. A w dole widać miasto Kałakuchi. Tutaj ten wiszący taki jakby pompon, może niektórzy z Państwa wiedzą, że w Japonii jest taka tradycja robienia łańcuchów z żurawi origami. To właściwie zaczęło się w okolicach bliskiej momentu tuż po ataku na Hiroshimę, kiedy taka dziewczynka, którą niestety choroba promienna dopadła po wybuchu bomby w Hiroshimie, cierpiąc na tą chorobę, ale licząc na to, że jednak organizm przezwycięży ją i że wyzdrowieje, to robiła takie setki tysięcy żurawi składała. No, myślała sobie jakąś astronomiczną liczbę tych żurawi, że jak tyle ich złożę, to na pewno wtedy wyzdrowieje. No niestety nie wyzdrowiała, ale do tej pory, po 50-60 latach,
Można zobaczyć w całej Hiroshimie takie pęki tych właśnie łańcuchów z żurawi. To są składane dziesiątki i setki kawałków papieru. Właściwie całe szkoły czasami robią takie całe kompozycje, obrazy z tych żurawi. I to się rozprzestrzeniło właśnie na całą Japonię. I tutaj też można było coś takiego zobaczyć. A tutaj jeszcze taki trochę optymistyczny akcent, że nawet w tym miejscu bo pan postanowił, że będzie siedział w maseczce. Nie mam pojęcia, co przeświecało mu w tym momencie, bo raczej nie to, że jest smog lub że zaraje się od kogoś, bo okoliczności były zupełnie niesprzyjające takim sytuacjom, ale oni jednak mają... Może dlatego, że było mu zimno. Mnie się okazało, że Japończycy są bardzo karni, po raz kolejny udowodnili mi to, bo my żeśmy zobaczyli ten świt, zachwyciliśmy się nim i tak naprawdę przysiedliśmy sobie i tak zastanawialiśmy się, kiedy wyruszyć w dalszą drogę. I jako dalszą drogę mieliśmy na myśli obejście całego krateru, dojście do takiego punktu najwyżej położonego, gdzie jest oficjalnie czubek, szczyt całego wulkanu, tam jest taka stacja meteorologiczna. Natomiast to się okazało, niektórzy Japończycy wcale nie mieli tego w planach, mimo że się wspięli, mimo że to była dla nich wyprawa życia i bardzo duży wysiłek fizyczny, to okazało się, że ich plan zakładał wejście na górę, zobaczenie świtu i zejście na górę, bo na dole czeka autobus, trzeba wsiąść i pojechać do domu. I tak naprawdę parę minut, nie wiem, 10 minut po całym tym pięknym spektaklu większość Japończyków podniosła się, zebrała się ze swojej grupki, już tak z niecierpliwieniem widać było, że nie wiedzą, co chcą zrobić, a spakowali się, zebrali wszystkie rzeczy, wszystkie śmieci i po prostu zaczęli schodzić na dół. I my trochę tak naprawdę z niedowierzaniem patrzyliśmy na to, bo jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy tutaj na szczycie można było zrobić. My na szczycie spędziliśmy już po świcie około 3 godzin i absolutnie nie nudziliśmy się, więc nie mogliśmy zrozumieć tego, że nawet nie idą tam na ten najwyższy punkt obelisku. I to właśnie ten pęk żurawi. I chłopaki zbierają się i idą dalej w drogę. To jest właśnie jedno z tych fragmencików tego obozowiska i tych restauracji. Są tu też takie ławeczki właśnie, na których można usiąść i sobie coś tam przygotować, ugotować. My postanowiliśmy zjeść śniadanie, bo w ramach tego całego jakby noclegu, oprócz tego, że dostaliśmy wieczorem kolację, to jeszcze dostaliśmy tak zwane bento, czyli pudełko ze śniadaniem na kolejny dzień i pałeczki. Wszystko było pięknie zapakowane w papier margarytki, bo u nich to jest taki dosyć ważny aspekt, wszystko musi ładnie wyglądać. Ja to już trochę rozszarpałam, ja żebym się zorientowałam, że może zdjęcie jest zły. Dostaliśmy wędzonego, poczonego łososia, oczywiście ryż i pikle. Powiem szczerze, że to był chyba najsmaczniejszy posiłek, jaki ja byłam w tych okolicznościach przyrody, to wyśmienicie smakowało. I tutaj można zobaczyć, jak wygląda trasa wspinaczkowa szlaku Yoshida, który w tym momencie odrobinkę pokrywa się jeszcze z drugim szlakiem, ze szlakiem czerwonym. I ten taki bardzo poszarpany zygzak, to jest trasa wspinaczkowa do góry, to właśnie były te takie tarosiki, coś wchodziło w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Natomiast to, co jest zaznaczone linią przerywaną, to jest szlak schodzenia. Ponieważ wchodzi się zupełnie inną trasą, a schodzi właściwie zbiega się drugą trasą. Ta druga trasa to właściwie to jest taki pod dosyć dużym kątem taki sypki rumusz. I nawet trudno właściwie wchodzić, bo tak naprawdę trzeba zbiegać z tej góry i nogi no, się troszkę zapadają w ten rumusz i to dosyć męczące jest. Aczkolwiek o ile wejście mniej więcej z tej piątej bazy razem już ta część do noclegu i w górę zajęła nam około niecałe 6 godzin, to zejście już właściwie ześlizgiwanie się z tego rumoszu zajęło nam niecałe 3 godziny, więc dosyć szybko się to odbywa. Natomiast to, co nas właśnie interesowało, to jeszcze ta cała trasa dookoła wulkanu.
I wyczytałam też, że ta trasa do Kaplukanu poza momentem oficjalnego otwarcia szlaków może czasami być niedostępna. Natomiast trasa jest piękna, w środku jest krater, który robi ogromne wrażenie. I po drodze mamy kilka ciekawostek, bo będzie i świątynia, i właśnie ten punkt najwyżej położony, szczyt w tym miejscu, gdzie wszyscy sobie chcą koniecznie zrobić zdjęcie, bo to jest taki wyjątkowy, piękny punkt z obeliskiem. I tak właśnie mniej więcej wyglądał krater, jeszcze całkowicie zasnutym murami z tego miejsca, w którym my oglądaliśmy świt słońca. I dokładnie vis-a-vis po drugiej stronie jest właśnie ta stacja meteorologiczna, ten najwyższy punkt. Kolory niesamowite były wtedy, o świcie. Powiem Państwu, że w tym momencie, w ciągu paru minut, miałam wrażenie, że wstępuje we mnie życie, bo zupełnie taka przymarznięta na kość, już tam siedziałam sobie na tym kamyczku i czekałam na ten świt, taka już skostniała, już nie chciałam się ruszać, w ogóle objęta tą aromatą. Natomiast jak wyszło słońce, to w ciągu paru minut poczułam, że tak mi ogrzewają te promienie, że w ogóle w pewnym momencie zrobiło mi się aż gorąco i w tym czasie zrozumiałam, że jednak bez tego słońca to życie na tej planecie w ogóle nie ma sensu chyba. No to pięknie widać kilku spacerujących ludzików właśnie na tle tej granicy krateru, na piękny obraz cienia na tle właśnie tego krateru. Pojeździliśmy sobie dookoła tego wulkanu. Widoki były niesamowite. Momentami też dosyć tak było całkiem niebezpiecznie, ale po prostu czuliśmy się trochę jak na Marsie, trochę jak na Księżycu. Otaczały nas wszędzie chmury i w ogóle trudno było uwierzyć w całą tą naszą przygodę, że ona się spełnia. I w pewnym momencie, zupełnie po drugiej stronie, zobaczyliśmy, że Góra Fuji rzuca cień na ziemię, na chmury. To też było tak ogromne i po prostu tak czuliśmy wtedy, że jesteśmy takimi drobinkami gdzieś, które los rzucił na czubek tej wielkiej góry, że niesamowite wrażenie. A to jest właśnie ta trasa, którą przyszliśmy. I powoli, jakby się coraz cieplej, to trochę ta mgła w kraterze opadało. Jeszcze 50 lat temu można było w okolicach krateru znaleźć popioły, które po tym ostatnim wybuchu paręset lat temu to miało miejsce. Jeszcze były nienaruszone takie endemiczne popioły, a teraz już trochę tam jest za dużo ludzi się kręci i za bardzo to wszystko jest takie wysprzątane. No i to jest właśnie ta stacja meteorologiczna. To jest stacja automatyczna, która cały czas bierze pomiary i wilgotności, i temperatury, i tam różne parametry pogody sprawdza. I to, co tam przez chwilę miałam ochotę Państwu pokazać, że dzisiaj jest około minus 10 stopni tam na czubku. To można właściwie godzinową temperaturę śledzić na stronie gmago.jpm i można sobie tam po prostu sprawdzać, jaka jest temperatura. Jeżeli ktoś na przykład, tak jak Łukasz, zastanawia się, czy można, czy warto wyruszyć jeszcze tuż przed otwarciem szlaku, to polecam, żeby sobie na tą stronę zajrzeć. I okolice tego obelisku i tej tablicy były bardzo oblegane. Oczywiście Japończycy ustawili się w wspaniałą kolejkę i wszystko było bardzo grzecznie. Ja stwierdziłam, że chyba sobie daruję ten obelisk, bo musielibyśmy stać chyba ze 40 minut w tej kolejce. Natomiast o ile wszyscy sobie robili zdjęcie z obeliskiem, to mniej osób było zainteresowanych faktycznie tablicą, która opisuje tutaj to, co się dzieje. A mianowicie to dokładnie podaje szczyt wysokości, na której się znajdujemy,
czyli ten najwyższy punkt wulkanu 3775 metrów, 63 centymetry. I tutaj można było sobie dokładnie sprawdzić, jak wysoko nam się udało dotrzeć. To jest chyba najwyżej położone miejsce do tej pory, w którym się znajdowaliśmy. Kusiło nas wejście na Kilimandżaro, ale kiedy oglądaliśmy zdjęcia koleżanki z wyprawy na Kilimandżaro, to widoki były tak podobne, że na razie stwierdziliśmy, że czulibyśmy się jak na Fuji, więc na razie może na później odkładamy ten wyjazd. Chociaż oczywiście 6000 metrów to robi większe wrażenie wiadomo niż niecałe 4, ale i tak byliśmy bardzo dumni z siebie. Te kolory tych tufów wulkanicznych, lawy i tych różnych takich pozostałości, to białe to jest śnieg i zresztą dookoła góry, jak się schodziło poza ten taki oświetlony fragment, to były zaśnieżone fragmenty, więc to potwierdza tylko, że dosyć zimno wtedy było. W każdym razie te różne związki siarki i związki żelaza są niesamowite, bo kolory są magiczne i w ogóle absolutnie żadnego Photoshopa, żadnego podciągania kontrastu nie trzeba robić, bo naprawdę są niesamowite okoliczności przyrody. No i te chmury, to poczucie, że jest się prawie na zewnątrz samolotu. Ja jestem trochę opalona, bo na dole mi spaliło słońce, tak tam prawie 40 stopni. No tak nagrałam zdjęcie właśnie, że w nocy robiliśmy zdjęcie termometru, było 27, a w ciągu dnia w słońcu to rzeczywiście było 30 parę mocno tam. Natomiast na górce było chłodno. Po części, właściwie po lewej stronie od tej małej drewnianej bramy Tori, dla nas to właściwie było dobre miejsce, do którego dotarliśmy po obejściu całego krateru. Natomiast to dosyć blisko było tego punktu, w którym obserwowaliśmy wschód słońca. Znajduje się też malusieńka świątynia. Tutaj też dodatkowo mamy świętą bramę Tori, tak żeby to miejsce dodatkowo jakby zaznaczyć jego świętość, jego wyjątkowość. I właśnie to była maciupeńka, też taka dziupla zbudowana z kamieni. W środku też był mały ołtarzyk i oczywiście można było też ofiarę zostawić. No i tak wchodzimy sobie dookoła tego krateru. I właściwie po dwóch godzinach mniej więcej już na tyle mgła opadła i ta para się rozproszyła, że można było zajrzeć tą głęboko do krateru. Ja w ogóle to pół plecaka tej lawy przywiozłam do mnie na uczelnię i panu, który zbiera różne takie skamieliny, też do badania trochę dałam tego. Więc przywiozłam mi czerwony i czarny i taki różowawy i żółtawy. Również. I mniej więcej potem, bo później się zbiega, to jest ten punkcik tam, gdzie na górze właśnie sobie oglądaliśmy świt. I właściwie tędy już można zacząć schodzić w dół. Jeszcze ostatni rzut okiem na to miejsce, w którym wcześniej byliśmy i teraz już prawie zupełnie wyludnione. Wcześniej wszędzie na dachach, na tych różnych platformach stali ludzie. No i tak mniej więcej wygląda schodzenie w dół. To jest taka bardzo sypka mieszanka od tej lawy. Raz drobniejsza, raz grubsza. I właściwie to zbiega się w dół pod kątem, momentami hamuje na zakrętach. Ale nie jest to jakoś tam strasznie niebezpieczne, chociaż Konrad się na jednym zakręcie trochę stracił równowagę. Na szczęście nic sobie tam nie zrobił. Natomiast te nasze buty sprawdziły się nawet w tych okolicznościach, chociaż przyznam, że teraz bym się chyba wybierała to z uwagi na to zejście, na to zbieganie w tym rumoszu, to chyba jednak bym wzięła trochę bardziej zabudowane buty, żeby nam się jednak kostki trochę były bardziej usztywnione. I tutaj jeszcze momentami właśnie można było schronić się, czy tam przejść takimi tunelami,
właściwie w całej Japonii w różnych okolicznościach można zobaczyć tego typu miejsca. To są schrony albo przed lawinami, albo przed tajfunami. One są zawsze bardzo dobrze oznakowane i gdyby coś się działo, to po prostu się ucieka do takich schronów. W niektórych miejscach, w których byliśmy w Japonii, to te schrony nawet miały informację, że są tam schowane zapasy, że jest tam woda dla iluś tam osób na ileś dni, tak żeby ewentualnie mogli jakąś taką katastrofę meteorologiczną przetrwać. Wbrew temu, co się mówi o Japonii, że właściwie tam bez znajomości japońskiego to nie da się za bardzo funkcjonować. Mimo wszystko to czasami się wydaje na pierwszy rzut oka kłopotliwe, ale w takich miejscach bardziej turystycznych to coraz jednak lepiej jest. Jak byliśmy w zeszłym roku, to byliśmy bardzo zdziwieni, że bardzo dużo opisów po angielsku się pojawiło, że coraz więcej ludzi nie boi się i mówi faktycznie po angielsku, bo do tej pory mieliśmy takie wrażenie, że nawet jeżeli ktoś mniej więcej wiedział, ktoś do niego mówi, to albo z jakiejś takiej nieśmiałości, albo trochę ze wstydu, że jego angielski jest na pewno na zbyt niskim poziomie, żeby móc coś się wypowiedzieć lub się odważyć, to często unikali jakby tego kontaktu i mówienia w obcym języku. Natomiast obecnie dużo łatwiej się podróżuje, też w wielu miejscach można złapać dostęp do darmowego Wi-Fi, więc naprawdę w porównaniu do tego, co jeszcze kilka lat temu, bo ja w Japonii pierwszy raz byłam w 2012 roku, to tak jak teraz byliśmy w marcu 2015, to jakbyśmy po prostu przyjechali do zupełnie innego kraju, który zrobił ogromny, ogromny postęp, jeżeli chodzi o turystykę i otwartość na turystów. Więc myślę, że nawet taka sprawa jak właśnie rozszyfrowanie jakiegoś rozkładu jazdy, czy autobusu, czy pociągu, to nie powinno Państwu sprawiać trudności. Zresztą dwoje moich znajomych dzisiaj obecnych też podróżowało, w tym kolega zupełnie bez znajomości polskiego i przeżył, dał radę i jeszcze się wybiera z powrotem, więc da się przeżyć. Natomiast oprócz tego wulkanu Fuji-san, czyli najwyższego wulkanu, jest kilka takich miejsc, też właśnie a to z wulkanami, a to z jakimiś osynami, które nas bardzo ciągnęło. Jednym z nich jest prefektura Nagano. Państwo pewnie Nagano kojarzą z olimpiadą zimową, ponieważ tam w 1988 roku się odbywała olimpiada. Nie, przepraszam, w 1988 to była w Calgary, bo a w Nagano chyba sąsiednia. W każdym razie ten region został wtedy świetnie rozbudowany, jeżeli chodzi o turystykę, więc jest cała masa hoteli. Niektóre hotele, tak jak wtedy były zrobione, tak też zostały i raz mieszkaliśmy w takim hoteliku, który miał całą infrastrukturę, widać, że z lat 80., aczkolwiek świetnie utrzymaną i czyściusieńką, ale trzeba było, że to przynosimy się trochę w czasie. Natomiast góry Nagano są wspaniałe i tam też można wspiąć się na taki jeden wyjątkowy wulkan. My na niego się jeszcze nie wspięliśmy, ale to jest jeden z kolejnych celów, żeby właśnie wejść na tamten wulkan. Natomiast w tej okolicy też bardzo ciekawym taką atrakcją, można powiedzieć, jest park przy wiosce Yudanaka, w którym jest cała masa gejzerów i gorących źródeł. I tak naprawdę gejzery, gorące źródła w bardzo wielu miejscach Japonii można spotkać, ale te są o tyle wyjątkowe, że zasłynęły z tego, że japońskie makaki też postanowiły sobie skorzystać z dobrodziejstw tej ciepłej wody i wymyśliły sobie, że będą się po prostu grzały w ciepłej ziemi, która jest ogrzewana tymi gejzerami, a nawet będą sobie same zażywały kąpieli. I to jest takie dosyć słynne miejsce, gdzie można sobie podejrzeć, jak małpki w ciepłej, gorącej wodzie sobie pływają. My tam byliśmy w marcu, czyli już jeszcze końcówka taka zimy.
właściwie centralne wyspy. Większość chodźców to już była wiosna i zaczynały pinać sakury. Natomiast tam w okolicach Nagano jednak było trochę zimniej, bo to dużo wyżej w górach. Ale ten śnieg dodatkowo tylko dodawał roku całej tej takiej otoczce. Jest to świetne miejsce. Więc jak ktoś lubi wulkany i lubi działalność właśnie taką tektoniczną, wulkaniczną, to też polecam do tego miejsca. Park się nazywa Jidokudan. I tu jeszcze mam taką małą niespodziankę. No te małpki nic sobie nie robiły z naszej obecności. W ogóle tam jakieś małpy figle w wodzie były. Nawet wchodziły z nami w interakcję. O. Dobrze, że aparat był zdjęty ze statywu. Tak, wiadomo. Tak jak kot musi coś zrzucić ze stolika, jak leży, to też sobie nie mogła się powstrzymać. Ta woda jest naprawdę gorąca, została ochlapana przez te małpy. Więc tak około 60 stopni mi się wydaje, że miała tam. Jeszcze mam taki fragmencik, jak maleństwo. Pięknie wygląda. Żeby w ogóle dojechać do Nagano, to teraz Państwo mają bardzo łatwe zadanie, ponieważ w marcu zeszłego roku uruchomiono połączenie szybką koleją Shinkansen do Nagano i dalej do Kanazawy, więc właściwie szybszym pociągiem można pojechać tam w półtorej godziny do Nagano. Natomiast z Nagano można już robić takie wycieczki lokalnym pociągiem do kilku miejscowości, właśnie między innymi do Yudonaki. Z Yudonaki wyrusza się krótkim trekkingiem, takim półtorej godziny może, do parku Jigokudani. I tam właśnie sobie te małpki można pooglądać. Natomiast drugim miejscem, które, jeżeli Państwa pasjonują tak jak nie wulkany, które miałam ochotę polecić, chociaż w tym momencie, potem się zostało w piątek, to nie jestem do końca przekonana. Miejsce, które zrobiło na mnie chyba największe wrażenie oprócz Fuji, to wyspa wulkan Sakurajima, czyli wyspa kwitnących wiśni w prefekturze Kagoshima. Właściwie jest to taka wysepka w wybrzeże miasta Kagoshima. I cała ta wyspa to jest jeden dymiący wulkan. Ten wulkan cały czas był aktywny, ale od wielu, wielu lat, właściwie chyba tam od lat 70. to wypływał z siebie tylko wielkie ilości popiołu i dymu i pary i nic więcej. W ogóle życie w Kagoshimie jest dosyć trudne, bo oni oprócz tego, że muszą zimą zgarniać śnieg, jesienią liście, klonu, i w ogóle tam coś zamiatać, to codziennie też muszą zamiatać całe podwórza z popiołu, który przylatuje właśnie nad zatoką z Akuradzimy na właśnie na wyspę Shikoku, przepraszam, na wyspę Kyushu. I oprócz tego, że mają worki na śmieci, to mają specjalnie oznakowane worki, które wyłącznie na popiół są przeznaczone. Codziennie specjalne śmieciarki przyjeżdżają i zbierają worki z popiołem. My postanowiliśmy płynąć na tą wyspę i część tej wyspy jest zamieszkała, natomiast cała góra to jest właściwie zamknięta przed turystami, no bo tam już się robi trochę niebezpiecznie, mimo że nie wpuszczał lawy czy jakieś tam aktywności bardziej takich niebezpiecznych z jakimiś gorącymi wyciekami, no to mimo wszystko zawsze istniało jakieś jakieś niebezpieczeństwo, że coś się stanie. Tutaj można zobaczyć właśnie działalność z lat 70. i wcześniejszych, bo to było kilka takich słynnych wybuchów, kiedy bardzo dużo lawy wypłynęło. Natomiast właśnie przez cały czas, regularnie co około 10-15 minut z wulkanu wybuchały takie kłęby pary. I to była niesamowita sprawa, bo my żeśmy mierzyli czas, to tak bardzo regularnie się pojawiły takie wybuchy. Najpierw mała smużka, a potem taki ogromny wybuch pary i popiołu. Natomiast wszystko się odbywało w ciszy, a tutaj w ogóle nie hałasowało.
to Cichusieńko się odbywało. Tak, tak mniej więcej się zaczynało. Moja płci była piękna, ale właśnie gdzieś tam podświadomie czułam potrzebę, żeby zobaczyć, co coś jednak się dzieje, że chciałam zobaczyć koniecznie aktywny brzucha. Kako Shima znajduje się na samym, skraju na południu wyspy Kyushu, czyli właściwie to jest takie miejsce, z którego już się promami wyrusza w stronę Okinawy, więc jest to bardzo, bardzo ciepłe miejsce i to było właściwie w końcu tak druga połowa września, natomiast bardzo gorąco było. Tak przez cały dzień sobie raz z jednej strony, raz z drugiej dni. My w ogóle jak płynęliśmy tą wyspę, to myśleliśmy, że ona jest zakryta chmurami, a to wszystko właśnie pochodzi. No i takie różne kamieniste, czarne plaże, piękne zatoczki, które powstały właśnie po wypływie lawy i po tych różnych takich działaniach, kiedy on jeszcze był bardzo aktywny, to wszystko pięknie zarosło. Po jednej stronie właściwie jest taka część, w której można różne platformy takie widokowe sobie poglądać. I my stwierdziliśmy, że to jest fantastyczne miejsce, chcielibyśmy sobie chyba tu pomieszkać i na przykład porobić coś fajnego, tak jak trafiliśmy na taką farmę, taki ogród, w którym hodowana jest gigantyczna rzepa daiko. I z ogrodu, właściwie z tarasu, byliśmy tam w tej części bardziej prywatnej już tego domu, to można było przepięknie oglądać właśnie aktywność tego wulkanu. I naprawdę mi się w tamtym momencie się zamarzyło, że bym tu chciała mieszkać, bo bym chciała sobie codziennie oglądać takie erupcje. Piękna przyroda, wspaniały klimat. Ale jesteśmy bardzo ciekawcy. Stwierdziliśmy, że obejdziemy najpierw, potem jak podejdziemy całą wyspę dookoła, cały ten wulkan. I rzeczywiście były przepiękne widoki. Do momentu, kiedy pojechaliśmy na zupełnie drugą stronę, tą piękną, gdzie świeci słońce i wiatr, w drugą stronę ten dym odganiał, tylko na stronę, na którą ten dym i popiół leciał. I co gorsza, to jest to miejsce bardziej zamieszkane, więc naprawdę współczuję tym ludziom, bo mniej więcej tak wyglądało po drugiej stronie. Jesteśmy 20 minut właściwie drogi pieszej i samochodem. Już jak zaczęło się tak mocno kurzyć, to stwierdziliśmy, że wsiadamy do autobusu, bo nie chcemy się dusić. I tak ci biedni ludzie właśnie sobie żyją i codziennie mają taką pracę właśnie od odgarniania całych kilogramów tego pyłu wulkanicznego. Do tej pory wszystkim polecałam wizytę w tym miejscu, ponieważ uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrody, jakiekolwiek kiedykolwiek widziałam i to dodatkowo piękne widoki i wspaniała temperatura i w ogóle cudowne miejsce. Natomiast w zeszły piątek okazało się, że równiusieńko tydzień temu, po wielu, wielu latach Sakura Jima dała znowu znać, że nie jest tylko taką spokojną górką i że sobie tam pluje trochę popiołem. I naprawdę tam podawał wiadomości, pokazywał filmiki, jak jeszcze dodatkowo jakieś pioruny uderzały w tą wyspę. Nie słyszałam jakichś doniesień o tym, żeby ktoś jakoś specjalnie ucierpiał, chociaż tam na dole całe właściwie miasteczko było po jednej stronie góry. Ale w tym momencie nie wiem, czy tam tak mi się odważyła sobie chodzić. Zwłaszcza, że my, tak jak powiedziałam, jesteśmy ciekawscy i podeszliśmy wieczorkiem, jeszcze mieliśmy trochę czasu na najbardziej wysunięty fragment tej strefy dostępnej dla ludzi. I nawet przez pomyłkę poszliśmy źle, bo przeszliśmy ten moment, tak, bo tam były takie dwie drogi, wszystko w kanciach było pisane na asfalcie, ja tego nic zauważyłam. I duży kawał poszliśmy tam, gdzie nie trzeba, ale stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak szarżowali i wróciliśmy do punktu widokowego. Także na granicy tej góry byliśmy, ale i to było wspaniałe przeżycie, mieć przepiękny widok też na samą Kakosinę po drugiej stronie zatoki. Natomiast po tym, co teraz oglądałam i w internecie, i w prasie czytałam, no to nie wiem, czy tam teraz jest tak też możliwość, żeby sobie we wszystkie te miejsca wchodzić. Ale to już jak Państwo będą się wbierali w tę stronę, to trzeba się na bieżąco dowiadywać.
Japończycy mają to do siebie, że bardzo szybko sobie radzą ze wszystkimi katastrofami. Jeżeli jest tajfun, to właściwie dwa dni później już jest wszystko posprzątane i życie wraca do normy, więc jestem pewna, że za parę tygodni, miesięcy to też tam wszystko już przejdzie, ta cała sprawa przejdzie do porządku dziennego, aczkolwiek dodaje to takiej pikanterii trochę, że jednak te wulkany wcale nie są takie bezpieczne i nie można sobie tak lajtowo ich traktować, jak to się czasami zdarza. A gdyby kogoś interesowało właśnie, jak dotrzeć do tego miejsca, z którego my wyruszaliśmy w wędrówkę, można tam dojechać z Tokio autobusem, wtedy trzeba podjechać na główną stację Shinjuku. Tam jak się przejdzie pod ziemiami, to można wejść bezpośrednio na terminal autobusowy przy południowym wyjściu, wyjściu w stronę bardziej tych wieżowców takich biurowych. I stamtąd bezpośrednio można kupić bilet na autobus już bezpośrednio do piątej stacji, albo ewentualnie można też podjechać do miasteczka i stamtąd się przesiąść na autobus Fuji Q, czyli tak po angielsku nazwany czasami Mountain Bus. Druga opcja to podjechać z Tokio pociągiem na główny dworzec miasta Kawaguchiko i stamtąd też tym samym autobusem, mountain busem, czyli tym autobusem Fuji Q podjechać do piątej bazy. My pojechaliśmy w jedną stronę samochodem, natomiast wróciliśmy sobie właśnie autobusem. Podjechaliśmy tym autobusikiem do miasta i potem przesiedliśmy się w jeden z tych takich ekspresowych autobusów. W autobusie było wifi, w ogóle bardzo, bardzo komfortowo nam ta podróż minęła. Natomiast zazwyczaj poruszamy się po Japonii pociągami, ponieważ przed wyjazdem zapatrujemy się w nielimitowany bilet na przejazdy kolejowe, tak zwany JR Pass, który znacznie ułatwia podróżowanie po Japonii, pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy i ogólnie bardzo, bardzo szybko się podróżuje. Można do takiej Kagoshimy, która jest oddalona 800 km, pojechać właściwie w 5 do 6 godzin. Więc dosyć szybko. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy pokaz. Jak by Państwo byli zainteresowani jakimiś szczegółami odnośnie już tak bardziej praktycznymi informacjami, to oczywiście zapraszam na naszą stronę. Nasza strona, tak jak tutaj na naklejce, ma adres www.btth.pl. Jest to skrót od nazwy naszego bloga WM to Tony Halik. Pewnie część Państwa świetnie wie, kim był Tony Halik. On jest dla nas takim trochę wzorem, takim jakby ucieleśnieniem tego, że można w odległe miejsca wyruszać. I jeżeli interesują Was też inne miejsca w Japonii, to bardzo, bardzo wiele tych miejsc na blogu jest już opisanych. Sporo ciekawostek o Tokio, sporo takich też praktycznych informacji, jak się przygotować do wyjazdu, do Japonii, co spakować, jakie gniazdka, jakie rzeczy będą nam potrzebne, jak poruszać się po mieście. Staramy się tą Japonię trochę osłodzić i oswoić. Robimy to od paru lat. Teraz jest akurat świetny moment, żeby do Japonii podróżować, bo jak wiadomo, uruchomione zostało bezpośrednie połączenie do Tokio, więc tym bardziej wielu z Państwa ma szansę na taką podróż. Więc dziękuję bardzo i zapraszam na Facebooka i na bloga i także do czytania naszych relacji o innych krajach, niekoniecznie jako. Dziękuję. Schronisku wyszedł nas 8 tysięcy za osobę. Złotych? 8 tysięcy jenów. Przy czym jen teraz jest 3,50, tak jak patrzyłam. 3,50. Dodatkowo mieliśmy ze sobą swoją wodę, swoje jakieś tam kanapki, jakieś takie przekąski ryżowe.
Także właściwie na miejscu nic nie kupowaliśmy poza tym piwem. Pojazd no to jest w okolicach niecałych 2000 jenów. Bo ten bilet ekspres no to kosztuje około 2500. Taki trochę słabszy autobus, którym jechaliśmy, pakiet się trafił, kosztował 2700 jenów. Czyli myślę, że w okolicach 10 tysięcy, 11 tysięcy na osobę to spokojnie można zamknąć razem już z tym noclegiem. No bo tam na miejscu mieliśmy obiad, mieliśmy śniadanie, więc też nie musieliśmy wydawać tych pieniędzy. Natomiast znam osobiście ludzi, którzy przeczekali ten wieczór na górze. To był pan taki dosyć zawzięty. Ja chyba bym nie dała rady jednak bez tego noclegu, bym za bardzo zmarzła przez te parę godzin, więc polecam zdecydowanie zanocować. Proszę. Ja polecam autostop po Japonii. Działa całkiem dobrze. Koszty ubezpieczenia tam, to pewnie obowiązkowo należy. Nigdy w życiu żadnego ubezpieczenia nie w Japonii. W ogóle widzę, wyrabia się na lotnisku bezpłatnie. Żadne ubezpieczenie nie jest wymagane. Tam na miejscu? Tak. Nie jest wymagane i po kilku takich wyjazdach, kiedy przejechałam się, że ubezpieczenie niekoniecznie nam pomogło i tak trzeba było samodzielnie płacić za lekarza i wcale nie odzyskaliśmy tych kosztów, to stwierdziliśmy, że jak już trzeba będzie, to wciągniemy kartę kredytową i za tego lekarza się zapłacić, bo większość tych ubezpieczeń, które teraz są w sprzedaży, to one nawet specjalnie nie pokrywają jakichś tam powrotu, że tak powiem, w kiepskich warunkach samolotu. To nie są wcale takie duże korzyści. Ja nie wiem, ile to jest warte, ale teraz kupowałem bilet, w listopadzie kupowałem bilety na 3 osoby, to do ubezpieczenie kosztowało do 20 tysięcy chyba euro, 107 zł na osobę. 107 zł, także żaden pieniądz, a czy ja coś z tego będę miał, czy faktycznie jeżeli coś mi się stanie, czy ja dostanę jakikolwiek grosz, no to już jest inna sprawa, ale 100 zł to jest jeszcze na tyle mało, że idzie zaryzykować. Z jednej strony bardzo ułatwiają i jakby chcą pomóc człowiekowi, ale z drugiej strony do coś za coś. To już się robi taka cywilizacja, tam jest bardziej dziko i śpi się w namiocie, więc jest super. Zimno. Zimno? O Jezu, no jak tam jest poniżej, tam jest zimniej, bo tam jest wyżej, no. A śpi się w namiotach. Tam. Znaczy jest taka jedna droga, oni ją nazywają Coca-Cola. To jest taka właśnie dla turystów. Tak, słyszałam, że to jest najłatwiejsze. To nie jest to. Na to nie wchodzi. Mm-hmm. Ale ten cały dobytek to szefowie są, tak? Tak, tak. To nie jest takie obciążenie. Nie tylko tam jakieś jedzonko, sprzęt fotograficzny. No na razie odłożyliśmy, bo sam ten widok już na górze chyba trochę podobny, prawda? Koszt jest tylko większy. I z więcej czasu. Ja przepraszam, nie słyszałem gdzie? Na Kilimandżaro. Na Kilimandżaro. To co wspomniałeś. To jest na liście. Dziękuję bardzo za rekomendację. Przepraszam, zastanawiam się. Domyślam się, że tam, gdzie małpka się kopała, lepiej nie próbować wody, ale domyślam się, że człowiek nie może tam nawet sobie na boso wejść, spróbować. No, nie widać było na zdjęciach, a więc raczej rozsądne to jest. Tak? Ten konkretny zbiornik, jak pozwałam, to on był już na terenie Parku Narodowego i tam się wchodziło za płytami. Tam. Natomiast jakieś 200 metrów dalej jest schronisko i taki hotelik, gdzie można albo zanocować, albo wejść sobie tylko do tej łaźni. Ja oczywiście się nie powstrzymałam i byłam w tej łaźni i rzeczywiście wychodzi się na dwór, siedzi się tam w tym onsenie i te małpki czasami przychodzą i się współkąpią. I może nie tyle współkąpią, ale tam trochę wyrabiają różne figury. Okej. No właśnie, zastanawiam się, one załatwiają swoje potrzeby, to widać gdzie indziej niż... Nic nie żeby tam coś brudziły. Przychodziły się raczej wykąpać i coś zjeść, bo czasami też co jakiś czas przychodził no, taki 60 parku. Stopni to świetna temperatura, żeby tam jakieś poważne, groźniejsze bakterie się... No,
Te onceny dla ludzi mają maksymalnie 42 stopnie, bo tyle jest w stanie zjeść tak, chyba 50 stopni, z tego co wiem, to jest drugi stopień po parze. Czyli do 50 stopni. 40 stopniach byłam i to już było takie... Palce można sobie do 60, pewnie 70, jak to jest. Cześć. Kiedy jedziesz z powrotem? Kiedy? No, kiedy jedziesz z powrotem? W maju. Połowa maja. No to Łukasz, chyba też jakoś, tak? Podobnie? Ja czerwiec. Kurde, czemu mi się teraz zdaje, że ty jesteś kwiecień? Nie, no rok temu byłem na Sakurze, a teraz źle wybrałem termin, co prawda. No. Oj tam. Wyłączysz już, nie? On co chwilę, ja go tutaj wyłączałem parę razy. Jakaś bateria. Nie.